Zdawałoby się, że miałam wszystko, ale tak naprawdę byłam jednym wielkim fejkiem. Mój ojciec, tak naprawdę nigdy go nie poznałam, a moja matka zawsze była bardziej zajęta swoją karierą i wszystkim innym, tylko nie mną. Wychowywały mnie nianie, różne nianie. No i co? Poznałam tego jedynego, rzekomo. Okazało się, że jest moim przyrodnim bratem i wiedział o tym, a mimo to wykorzystywał mnie seksualnie. Z mamą nigdy się nie dogadywałam, nawet nie miałam komu się wyżalić. Miałam tylko przyjaciółki, które tak naprawdę cały czas wiedziały o wszystkim, ale były bardziej zajęte sobą i swoim lesbijskim związkiem. Nie wiedziałam, czemu ukrywają się we dwie, cały czas mają przede mną jakieś tajemnice, ale w końcu okazało się, że były lesbijkami. Nieważne, w każdym bądź razie jest jeszcze Alex. Byłam w nim taka zakochana. Sądziłam, że także on we mnie. Ale niestety, Mariola weszła między nas. Powiedziała, że nie mogę być dziewczyną jej kuzyna. To głupie, ale przez to musieliśmy zerwać. Mariola buntowała zarówno mnie, jak i jego. Ale mimo to uważałam, że Alex mnie kocha. Jednak to wszystko okazało się kłamstwem, ponieważ teraz wychodzi na jaw, że Alex zostawił mnie dla swojego brata, bliźniaka. A teraz zostałam praktycznie sama, bez żadnych przyjaciół, bez nikogo, z kim mogłabym o tym wszystkim porozmawiać. Nienawidzę ich wszystkich. Mam nadzieję, że los się jeszcze odwróci. Mam nadzieję, że zapłacą za swoje błędy. Jak oni mogli mi to wszystko zrobić i zostawić mnie na lodzie? Przecież ja tylko chciałam być kochana, chciałam mieć przyjaciół. Chciałam być w centrum zainteresowania chociaż raz, jak w tym musicalu, ale nic z tego nie wyszło. Cóż mogę poradzić? Chyba mi nie jest pisane żadne szczęśliwe zakończenie. Mam nadzieję, że chociaż ta metamorfoza poprawi mi humor. Żałował, że zostawił to dla swojego brata. This is your lucky day. I'm like a slice of heaven. Greatness in your presence. Time to take a lesson from me. I guarantee.